Witam, z tej strony Manajk i zapraszam was znów do Darksiders, czyli naszego szaleństwa z mieczem w dłoni, radosnej rozpiździuchy, tudzież innego ciekawego miejsca. My tu otworzyliśmy ostatnio, zdobyliśmy ruch, który oczywiście nie pamiętam jak się używało. Tym się łapie. Czym tu się... Zobaczmy, czym to się wybierało. Nie no, tu mamy bronię. Abilities. Pum, 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 pum. Earth color. Zobaczmy. A, środkowy. I tak, obiecałem wam, że dowiemy się, co to jest ten kawałek gruzu. I teraz właśnie wiemy. Uśpiony golemik. Smaradł się. Service we are bound, though enemies we remain. So his enemies we call friend. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Trzeba przyznać, że ma niezłe kroczki. Papa! Dobra, niech idzie sobie, nie? On idzie tam, gdzie nie mogliśmy przejść, a nam... Tak, też się mogę doczekać, żeby zobaczyć, co było za bramą. No ale rozejrzyjmy się tutaj, czy tu czasem żadnych znajdziek nam nie zostawił, ale nie zostawił chyba. Chyba, że tu. Nie pamiętam, cholera, nie pamiętam, czy tu się dało otwierać. Rozwalać. A, się otwiera to. Okej. Okay. To wchodzimy. Skrzynka z życiem. Ale życie mamy. To olejmy skrzynkę. Okej, okay, lepsze potworki. O Jezu, czym tu się... Ło, co to jest? Ja tego nie uznaję. Ło. A ty co? Za kogoś uważam. O, z czym? Nie zdążyłem uciec. Dawaj, gin! Nie zabijaj swoich. Nie psuj mi roboty. No i co? Nie tych, co trzeba, lejesz i co wtedy? Ła! No, tego ostatniego wybuchu się nie spodziewałem. Zapomniałem. Ale spokojnie, rozgryziemy wszystkich przeciwników. Rozgryziemy wszystkich przeciwników, żeby było ok. Tam możemy wskoczyć na górę. Możemy zeskoczyć na dół. A to najpierw może skoczmy na górę. Cześć potworku. Dobra, tam na razie się nie mogę dostać. Cześć potworku. I cześć potworku. No dobra. Zginiesz, zginiesz.
Nie ma lekko. O, czy dwa razy mnie walnąć? Porypało cię? Lekko ty się uważasz. A tak, po tym jak dostałem to dopiero. Odzyskajmy trochę życia. Tak, nie daje mi ci się. Dobra, udało się. Trup pozostanie trupem, a ty co? Gień! I nie macie, już, sio. Cholera jedna. Ja mam wrażenie, że tam mogłem przeskoczyć. O. Kontrol? Kontrol. Zanurzenie. Coś tam jednak pamiętam chyba. Z tej gry. O, to są lepsze skrzynki. Lifestone. A, czyli to jest coś więcej jak w stylu tych znajdziek. Specjalnych pokoi, jakie odnajdowaliśmy w Prince of Persia. Znajdziemy takie cztery znajdźki i mamy jedną czaszkę życia dodatkową. Dobra. Nie, do góry to jest spacja. Okej. Okay. Jeszcze coś jest? Czy mi się tylko... Tylko mi się... Mi się są wredne. No. Spróbujmy jeszcze raz. Nie no, tamtędy... Nie, tamtędy nie przeskoczymy, nie ma sensu. Tego zabijemy. Odzyskamy życie, którego jeszcze nie musimy odzyskiwać. Oczywiście na poprzedniej planszy zostawiłem kilka rzeczy, ale tam będziemy wracać. Będzie to taki punkt zbiorny. Coś jak w Queen's of Persia ta sala jest. A ty mi co tutaj? Jezu, no złap goniej krzesło, porypało cię. Co cię do krzesła ciągnie? Tak, fajnie byłoby, gdybyśmy mogli zniszczyć to. Niestety nie możemy. To idziemy dalej. Skrzynka z życiem. No dobra, weźmiemy to życie. Nie wiem po co, ale... Weźmiemy. Okej, czyli idziemy tam dalej. Pięknie. No. W całkiem dobrym stanie jestem gmach, nie uważacie? O, tutaj już mamy trochę większy. Trochę większe ziemię. Okej. Okay. Dobra, dawno nie szliśmy samochodzików. Niszmy te samochody. Życie nam, dusze nam się przydadzą. Dopóki w żabce przyjmują duszę jako walutę płatniczą, wykorzystujmy to! O, gdzie ja to rzuciłem? To zrzutny jestem, nie? Dobra. Zniszczyliśmy to. A. Płoszczy. Dobra, gin. Co ty sam myślisz, że przeciwnikiem dla mnie jakimś jesteś? Czy co? Nie macie! Jesteś trup. I to bez głowy jeszcze do tego. Coś jak bez głowy. Coś jak bez głowy jeździsz, tylko się mnie ruszasz. Kapisz? Kapisz. Aha. Tak, tam się na razie nie dostaniemy. Tam się będziemy mogli dopiero później dostać. Także zapamiętajcie to miejsce i mi potem przypomnijcie. Okej. Dobra, może zabijmy ich najpierw. Tak, pociachanie.
Oście, cholera. Tak, upnijmy mu nóżki. A ty co? No, nie macie. Za to, że mi zadajesz cios. Dobra. Idziemy. Pozdrowienia w tym miejscu dla Kiny, która uwielbia to, co się teraz stanie. Po prostu kocha. Imprisoned here. There are things even you should fear, horseman. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick. A i nie zdążyłem się odsunąć. Znowu. Za dużo klikania bez sensu. Dobra. Wy to se możecie. Wy to se możecie tutaj... mięsko. Mniej więcej tyle jesteście warte. No. Dobij go. Dobrze. Dobij go. Nie ma. Nie ma chwili na przerwę, nie ma chwili na przestanięcie. Za dużo ludzi do zabicia demonów. Sorry. A, ty jeszcze się będziesz bronić. A ty by co? Nie bić? Porypało? Nie ma! No! Za długo leżał. Nie ma! No i co z tą moją głową? O, ale zrąbałem. Podwójnie zrąbałem. O, nie zdążyłem się odsunąć. Tam moją peda wyjąć. Co, już będzie spawnować i... Nie, nie będziesz. O, i to jest piękne. Tak, gin! Cały w krwi. Idealnie. I teraz się robimy, co się skrywa pod ziemią. Jeżeli to jest ziemia, pod tym czymś. No, za chwilę się wybieramy. Już teraz. Czeka nas strasznie trudna, logiczna zagadka. Dlatego, że to nie jest skupiona walanka. Tutaj też są zagadki logiczne, które trzeba rozwiązać. Rozwiązaliśmy zagadkę. Jesteśmy genialni. Żadna gra logiczna nie ma ze mną szans. Poza tym i w trygra. No i cóż, my teraz tutaj uwolniliśmy. To się pojawi, nie pojawi, a nie jeszcze. Tutaj jest kolejny gargoylu. Jej, ta zagadka jest trudniejsza niż myślałem na początku. Jaki sarkazm. A przynajmniej ładnie się leje, nie? They should have sent all four of you. I
have no interest in killing you, Samael. Samael, Valhalla. The Destroyer is beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? No. Perhaps there is a way, but you will need to get inside the Destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Ale mamy pomnika. First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground with this. Dostaliśmy skrzydełka. Bring me her still beating heart. Idziemy zdobyć serce pewnej damy. Albo i nie damy. Prison Break. No jakie osiągnięcie do niej, cholera. Nie postarali się. Dobra. Mamy spadochron. Jakkolwiek głupio to brzmi. A to takie niebieskie wirujące to jest nic innego jak standardowe przy tego typu grach dymek podwiewający, latające stworki. O, właśnie. Gdzie ty mi to swoimi gastro problemami się chwalisz? Uciekaj, uciekaj! Uff. No i nie zdążyłem uspiać. Kurde, znowu nie zdążyłem. Uciekaj. Dobrze. Nie było blisko. Za blisko. Gdyby nie był martwy, zabił go za to, jak blisko było. Okej. Okay. To już wiem, gdzie nie parkować samochodu, żeby szybko nie znikały. A, pięknie. Lokalizacje też są, moim zdaniem, mocną stroną tej gry. Może grafika nie jest zbyt super. Optymalizacja też mogła być lepsza, chociaż nie wiem, kurczę. Co jest powodem tych nagłych ścinek? O, za to co przed chwilą widzieliście, czyli to żonglowanie przeciwnikiem, no to jest rzecz piękna. Mamy kulę, która wygląda jak coś, co przed chwilą używaliśmy. Co by tu zrobić? Dobra, można było to zrobić. Tu nic nie mamy. No to idziemy do góry. A co, żeby nie było za łatwo, to zrobić, że trzeba skoczyć, nie? Nie wejdziesz. Ja nie wejdę. Co najwyżej urwa od internetu. Oj. Ale tam mamy skrzynkę. Z tym, że tą skrzynkę na razie się tam do niej chyba nie dostaniemy. Tak. Przyznacie, że to była dość ciekawa pułapka. Tutaj nic nie mamy. Czy ja tam na dole widzę wodospad? Nie, wydawało mi się. Wybaczcie. Dobra, jesteśmy na ziemią. Można skoczyć. To też będziemy otwierać się przez to. No w każdym razie wszystkie dziwne rzeczy, które wyglądają jakby wyjęte nie z tego filmu. No jest bardzo dużo produktów, że prędzej czy później
będziemy mogli wykorzystać w ten czy inny sposób. Aczkolwiek nie pamiętam, czy te drzewko można było wykorzystać. Tam mnie chora interesuje. Ale i tak tędy będziemy chodzić, przynajmniej mi się wydaje. Łooo! Przyznam się, to było piękne. Najpierw wcisnąć spację, potem zbiec. Inaczej, potem znaleźć się poza. A nie na odwrót. Idioto. Skąd ty się w ogóle uważasz, że takie głupoty robisz? Trochę jak brama wygląda, nie? O, i jesteśmy... Choking Grounds, czyli... To by dobrze przetłumaczyć, tak żeby to miało jakieś więcej sensu. Duszące się wzgórza? No właśnie, wiedziałem, że można podskoczyć, że można go złapać. Wzgórza tu poty. Nie wiem, jakoś tak to szło. O, teleporcik, czyżby to był teleporcik, to jest jakiś... A New Valgrim Morkage, a nie, to jest lokacja Valgrima. Pogadałem z Valgrima. Dobra, ten jeden widzieliśmy w pewnym momencie. Po prostu kolejne przedmioty, które mamy zbierać, żeby stawać się silniejszymi. Dobra, cieszymy się. Mam za mało hasy na cokolwiek. Tak, ogółem jak widzicie, tych ulepszeń jest trochę. Demon Edge. Dobra, tak. Wiecie co, weźmiemy sobie to Demon Edge. I przydało się zapisać, nie? Już się powoli zbliżamy do końca. Tutaj spadniemy. Chyba, że tu się można dostać, nie? Tylko spadniemy. No cóż. No, trochę mało życia mamy. Ale tutaj powinny być, no właśnie, przeciwnicy, którzy mogą nam dać życie. Zabijaj go. O, i mamy życie. I mamy trochę więcej przeciwników. No. Poprawiła nam się poziom. Poprawił nam się poziom. Cheus i Tera, czyli naszego mieczyka. Oszczy! Skąd ty tu przyszedłeś? Czekaj od niego. No jak ładnie nam pomógł. Nie dość, że nam życia odnowił. Nie wcelowałem, aj. Gin. Ty też gin.
Pięknie. Nie żyją wszyscy. Ale punkt zapisu. Dobra, odnówmy sobie jeszcze życie na tobie. Cześć. Cześć. Netoperki pamiętam, że zanim odkryłem, że można je tak zabijać, no były dość denerwującym przeciwnikiem. No, już biegnie do mnie. Aj, gim! Jeden trup, drugi trup. A teraz zagwozdka, bo wszyscy byli trupami już od samego początku. Zabij go. Jeszcze ty, tak? Dobra. Trochę powalczyliśmy. I myślę, że będziemy kończyć. W tym miejscu. Może nie podchodźmy do Wolgrima. Zaraz. Jeszcze jedna próba. Czy. Wydawało mi się, że tutaj była skrzynka. No ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Akcji temu odcinkowi nie można odmówić. Tej akcji było trochę, była zarówno walka z bossem, zarówno walka z przeciwnikami, poznanie nowych przeciwników. Także gra się rozwija. Też trochę polepszyliśmy naszą postać. Tak czy siak. Krótko, podobał się odcinek, łapka w górę, nie podobał, łapka w dół, ale zawsze poprzyjcie to komentarzem. Chcecie mi na bieżąco, chcecie zobaczyć inne filmy w moim kanale, mój kanał, subskrypcja, to jest właśnie to miejsce dla was. Na dzisiaj ode mnie tyle. See you!